Rozpoczynamy prognozę pogody widokiem z Sopotu. Tutaj bardzo przyjemny, ciepły poranek, 7 stopni na termometrach. Chociaż na niebie widać od zachodu nacierające chmury, a wszystko dlatego, że do Polski wkroczył już w nocy front atmosferyczny. To jest chłodny front atmosferyczny i dzisiaj będzie on nam bardzo mocno zmieniał pogodę, ale o poranku wszędzie mamy bardzo wysoką temperaturę. W tej chwili to jest miejscami nawet 8 stopni, a w ciągu dnia już o godzinie 10 na krańcach południowo-wschodnich może być nawet 15 stopni, 14 stopni w Lublinie, 15 stopni w Rzeszowie i to wszystko przy przepięknym słońcu. Pogoda wiosenna, taka sama, jaką mieliśmy wczoraj, będzie się utrzymywała jeszcze dzisiaj, zwłaszcza w tych godzinach początkowych w regionach wschodnich. Na zachodzie widać już zmianę pogody i to bardzo dużą, tylko 6 stopni w Szczecinie, 8 stopni we Wrocławiu, przed południem prognozujemy, no i oczywiście pojawią się wspomniane opady, to będą opady deszczu, chociaż w Sudetach miejscami będą się też pojawiały opady deszczu ze śniegiem. Wiatr za frontem skręci już na północno-zachodni i niestety ponownie zacznie do nas sprowadzać powietrze arktyczne z północy Europy. A ciśnienie dzisiaj spada, przed południem w Warszawie 1003 hektopaskale, a po południu na barometrach spodziewamy się 1002 hektopaskali. Temperatura zacznie na zachodzie spadać, tam tylko 5 stopni, a na wschodzie wzrośnie jeszcze do nawet 20-19 stopni. To była Celestyna Grzebyta i prognoza pogody. Całkiem przyjemnie to wygląda. Dla Państwa w obrazku teraz małe, ciche i Celestyna jeszcze z nami. No wschód słońca nad górami wygląda naprawdę niesamowicie. To jest coś pięknego. A my wracamy już za chwilę. Proszę zostać z nami.